Chcieliśmy się z Państwem spotkać, żeby poinformować i takim tematem na pewno jest sytuacja w ogóle szpitali polskich, w tym i naszego szpitala mieleckiego. Mamy sytuację następującą. Od 1 lipca weszła nowa ustawa o podwyżkach dla pracowników medycznych i niemedycznych szpitali. W tej ustawie rząd zobowiązał się do pokrycia całej kwoty podwyżek. W tej chwili praktycznie wszystkie szpitale już są na etapie daleko zaawansowanych negocjacji albo na etapie już podpisywanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na pokrycie kwoty tych podwyżek. I sytuacja jest dla naszego szpitala niepokojąca, chociaż ona się poprawia. Pierwsze propozycje, jakie dostaliśmy dotyczące pokrycia tego wzrostu, to niestety zamykały się deficytem. Brakowało nam około 1 400 000 zł, żeby pokryć skutki tych podwyżek od 1 lipca miesięcznie 1 400 000. Wiem, że były negocjacje, dyrektor tam jeździł, rozmawiał z dyrektorem wojewódzkim oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i udało się pozyskać dodatkowe środki. Z tego, co mi wiadomo, ten deficyt zmniejszył się do około 170 tysięcy złotych. Ale dalej jest to 170 tysięcy złotych miesięcznie. Ale nasz szpital mielecki, jak i wszystkie szpitale w Polsce, oprócz wzrostu wynagrodzeń, jeszcze borykają się ze wzrostem znacznym pozostałych kosztów funkcjonowania szpitali, a więc leków, medykamentów, energii, różnych usług. I były rozmowy, w których strona rządowa obiecywała Ministerstwo Zdrowia, że oprócz tej kwoty, jaką szpitale dostały na pokrycie wzrostu wynagrodzeń, będzie też taka sama praktycznie kwota na wzrost tych pozostałych kosztów. Póki co to walka trwa na linii i rozmowy, negocjacje na linii szpitale-ministerstwo, żeby chociaż pokryć koszty w pełni, żeby rząd pokrył koszty wzrostu wynagrodzeń. Nie wiem, jak się skończą te rozmowy, ale to nie jest tak, bo ministerstwo też oczekuje, że szpitale podejmą inne swoje działania, które będą racjonalizowały koszty i my takowe będziemy zmuszeni też podjąć, żeby te koszty redukować, ale możemy robić cuda, ale przy takim poziomie dofinansowania nie jest możliwe, żeby pokryć w pełni skutki wynagrodzeń. O ile wynagrodzeń by się w jakiś sposób udało, to na pewno te pozostałe koszty szpital nie będzie w stanie pokryć z tych dochodów, jakie uzyskuje z kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym sytuacja może być bardzo trudna. Zresztą tak też artykułowali starostowie czy dyrektorzy szpitali, że 2-3 miesiące w jakiś sposób te szpitale wytrzymają, ale sytuacja też jest trudna samorządów i naszego powiatu. Myśmy udzielili pożyczki dla szpitala w kwocie 4 950 000 zł. Ale te pieniądze są nam też potrzebne na inwestycje, na nasze wydatki dotyczące naszej działalności. Natomiast przypomnę, póki co tak mówi konstytucja, że ochrona zdrowia jest to zadanie rządu i rząd powinien przeznaczyć środki na te usługi medyczne. Oczywiście wszystkie samorządy i nasz nie odżegnujemy się od finansowania wydatków związanych z inwestycjami, z remontami, ale natomiast sam koszt usług medycznych, tych procedur medycznych, no, powinien być pokrywany ze środków rządowych. I stąd bardzo się obawiamy, jeżeli się nic nie zmieni, że za 2-3 miesiące sytuacja może być wszystkich szpitali, w tym i naszego, bardzo trudna, z tego względu, że ta luka finansowa i braki finansowe będą się nawarstwiały. A będą się jeszcze nawarstwiały z innego powodu, pewnie w dalszej części powiemy, mam na myśli przetargi na energię. To na tym etapie ja mam tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Chciałbym teraz poprosić Pana Starosta Andrzeja Bryłę na przedstawienie sytuacji, jak Mielecka Oświata przygotowała się do nowego roku szkolnego. Witam Państwa również bardzo serdecznie. Myślę, że
końcówka sierpnia to jest dobry moment, żeby poinformować media, a przede wszystkim mieszkańców naszego powiatu o tym, jaka jest sytuacja w oświacie ponadpodstawowej, bo o tej mówimy, dla tej jesteśmy jako powiat mielecki organem prowadzącym. I tutaj myślę, chciałbym się podzielić taką dobrą informacją. Jesteśmy usatysfakcjonowani, cieszymy się z tego, że udało nam się w terminie zakończyć trzy istotne inwestycje, które pozwolą, że trzy nasze placówki wzbogacą się o nowe wyposażenie. Są to inwestycje dosyć wartościowe. Oczywiście różnie to można oceniać. Mówię to w kontekście tego, że my często jesteśmy krytykowani jako obecny zarząd w to, że w ogóle nie interesujemy się, nie inwestujemy w mielecką oświatę. Natomiast jak wiemy, również w oświacie sytuacja finansowa nie jest najlepsza i nie mamy pełnego pokrycia na zabezpieczenie ustawowych zadań. Niemniej jednak udało nam się w tym roku zrealizować inwestycje łącznie na prawie 2,5 miliona złotych i tylko jedna inwestycja jest dofinansowana. Powiem o nich krótko, szczegółowo, o tych trzech najistotniejszych, które mają duży wpływ na komfort nauczania w poszczególnych szkołach. Otóż pierwszą z inwestycji i największą zrealizowaną jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Zadanie zostało już ukończone, w przyszłym tygodniu będzie otwarcie tej inwestycji. Jest to inwestycja na łączną kwotę 1 106 538 zł. Jest w 30% dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy dużym wsparciu posła pana Fryderyka Kapinosa, za co na pewno należy tutaj głęboki ukłon złożyć. Niemniej jednak powiat mielecki 765 tysięcy środków własnych na tą inwestycję również przekazał. Druga inwestycja to przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Zdecydowanie mniejsza wartościowo, bo łączna kwota całej inwestycji to jest niecałe 200 tysięcy złotych, ale w całości finansowana z środków powiatu mieleckiego. To jest inwestycja kompleksowej przebudowy stołówki, dostosowania jej do tak licznej szkoły. Ja przypomnę, że szkoła ma blisko 2000 uczniów, a w tym samym budynku jest jeszcze zespół szkół budowlanych, a więc ta stołówka musi spełniać wszelkie standardy tak zwanego HACCAP-u, czyli to są najwyższe standardy przez Sanepid wymagane. Więc tu mamy kompleksową przebudowę łączną z wymianą instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, przebudową ścianek, wykonaniem tak zwanych okien wydawczych, tak żeby uczniowie mogli w pełni z tej stołówki korzystać. I ta inwestycja jest również już zakończona. Od 1 września uczniowie będą z tej stołówki korzystać. Trzecia duża inwestycja, która jest rozłożona na kilka etapów i ona w zasadzie dobiega powoli końca, to jest przebudowa kompleksowa budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mielcu. W tym roku mówimy o inwestycji na kwotę 952 tysięcy złotych. Jest to przebudowa drugiego całego pionu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym jedna łazienka na dolnej kondygnacji dofinansowana z środków PFRON-u o pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia, wymiana w korytarzach całej posadzki, kompleksowy remont budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego. Inwestycja również sfinansowana w całości z środków własnych. Poprzeprowadziliśmy również dwa postępowania. Jedno już jest zakończone i wyłonione. Chodzi o dokumentację. Dokumentacja na budowę nowej hali sportowo-widowiskowej przy drugim liceum ogólnokształcącym. Ta dokumentacja już została odebrana. Koszt tego przedsięwzięcia to jest 130, prawie 3 tysiące złotych i ta inwestycja chcemy, żeby była realizowana przy użyciu środków zewnętrznych. Będziemy takie starania czynić i mamy nadzieję, że być może w przyszłym roku budżetowym uda się tą inwestycję rozpocząć. I druga dokumentacja, na którą trwa obecnie postępowanie za prawie 64 tysiące, to jest przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Groszkowskiego. To jest te pięć istotnych inwestycji, tak jak powiedziałem, trzy z nich ukończone, zwiększą komfort nauczania w tych trzech placówkach. I tak jak powiedziałem, jesteśmy usatysfakcjonowani, że mimo trudnej sytuacji finansowej ogólnie samorządu, a oświaty także, udało się te 2,5 miliona w oświatę, w inwestycje oświatowe, na inwestycje oświatowe przeznaczyć. Drugi temat, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć, bo myślę, że o tym się w tej chwili mówi, to jest poziom rekrutacji. Właściwie rzecz biorąc, dosłownie za tydzień pierwszy dzwonek szkolny, a więc pora, aby uczniowie wiedzieli, gdzie będą chodzić do szkoły. I chcę Państwu powiedzieć, że na
1980 miejsc, jakie zostały przygotowane nie tylko przez szkoły, które, dla których jesteśmy organem prowadzącym, ale również szkoły, które są na terenie naszego powiatu. Mówię tutaj na przykład o Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu, czy o niepublicznej szkole w Radomyślu, czy o szkołach mistrzostwa sportowego, o piątym liceum, które jest liceum miejskim. Na te 1980 miejsc mieliśmy podań w systemie około 1900, a więc te miejsca były z nadwyżką dla uczniów. A jaki jest obecny stan rekrutacji? Teraz będę mówił tylko o szkołach, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Otóż na 1618 miejsc, jakie mamy my jako organ prowadzący, jako powiat, mamy już zarekrutowane 1509 uczniów, a więc w tej chwili mamy jeszcze wolnych 109 miejsc w naszych szkołach, przy czym najwięcej jest w szkołach branżowych i to jest 78 wolnych miejsc, ale są również pojedyncze wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, to jest 7 wolnych miejsc i w technikach niektórych specjalności są to 24 wolne miejsca, a więc uczniowie, którzy z jakichś ważnych względów bądź przez zapomnienie nie dokonali jeszcze wyboru szkoły, mogą jeszcze wybierać, chociaż oczywiście ten wybór jest ograniczony, nie ma tutaj już pełnej swobody wyboru. Natomiast z naszej informacji wynika, że około 80 uczniów, którzy składali papiery w elektronicznym systemie naboru, nie dokonało wyboru w naszych szkołach. Nie oznacza to, że nie są gdzieś w szkole poza chociażby naszym województwem. Część uczniów wybiera inną ścieżkę kształcenia, wybiera licea przyuniwersyteckie, bądź wybiera takie profile w technikach, które są dosłownie w kilku województwach, w związku z czym oni mogą już być w zupełnie innym miejscu i tam planować swoją edukację. Także uważamy, że rekrutacja też przebiegła bardzo dobrze. Ilość miejsc była wystarczająca. Myślę, że nie ma też zbyt wielu takich odwołań już na poziomie organu prowadzącego co do profilu i specjalności, no ale to są oczywiście, jak Państwo sami rozumiecie, szczególne przypadki, bo tutaj decyduje punktacja i ilość miejsc przeznaczonych na poszczególne specjalizacje. To nie jest z gumy, nie możemy tworzyć na przykład, nie wiem, 7 klas informatyków i przyjmować dzieci, powiedzmy, tam do bardzo niskiego punktu progowego. Także jeżeli chodzi o mnie i o kwestie oświatowe, z tych najistotniejszych rzeczy, to jest to, co chciałem Państwu powiedzieć. Z uwagi na to, że jeszcze Pan Starosta, chociaż czas jest dobry, ja mam za niedługo Radę Społeczną Pogotowia Ratunkowego wcześniej zaplanowaną, więc gdyby były jakieś pytania w zakresie oświaty, jeśli mogę sobie pozwolić na taką samowolkę trochę poza prowadzącym, to myślę, że to byłby dobry moment, jeżeli chodzi o sprawy oświatowe, bo później na pewno będzie wiele pytań do Pana Starosty dotyczących zarówno szpitala, jak i kwestii zakupu energii. To ja być może jedno pytanie, Kacper Strykowski, Hejmielec.pl. Czy mamy informację dotyczącą liczby uczniów z Ukrainy ewentualnie w mielskich szkołach? Czy takie dane gdzieś się pojawiają? Szczegółowych takich danych tutaj nie posiadam. Są to pojedyncze przypadki. Państwo pamiętacie, że był uruchomiony oddział przygotowawczy. W tej chwili, jeśli chodzi o kwestie ubiegania się o miejsca w normalnym systemie rekrutacji, są to pojedyncze przypadki. Ja wiem o 3 bądź 4. One są analizowane i jeżeli są spełnione te wymagania, które dla uczniów z Ukrainy są niezbędne, to oczywiście oni są brani normalnie pod uwagę w systemie rekrutacji. Czy ktoś Państwa jeszcze? A jak wygląda sprawa związana z podręcznikiem HIT, który wzbudza wiele emocji? No nie tylko, albo może i w niej wzbudza. Znaczy, no i ja na razie tutaj jakichś wielkich emocji na terenie naszego miasta czy powiatu nie widzę. Znaczy, no powiatu, bo to dotyczy oczywiście szkół ponadpodstawowych. Natomiast mam wiedzę na ten temat. Znaczy tak, powiem najpierw to, co się mówi i podkreśla. Decyzję o wyborze podręcznika i o wpisaniu go do szkolnego zestawu podręczników podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. W związku z czym są tutaj dyrektorzy i rady pedagogiczne są autonomiczne i nie ma tutaj żadnego przymusu, obowiązku. Problem jest taki, jak wszyscy wiemy, że jest tylko jeden podręcznik dopuszczony przez ministerstwo, a więc wyboru w tym momencie nie ma żadnego. Natomiast też już chyba wszyscy wiemy, bo rzeczywiście temat jest medialny, że podręcznik to jest tylko narzędzie do realizacji podstawy programowej, w związku z czym wcale nie ma obowiązku prowadzenia nauki z podręcznikiem. Ja pamiętam czasy reformy edukacji tej wcześniejszej, kiedy wchodziły gimnazja i chyba przez 3 czy 4 miesiące chociażby na matematyce też uczyliśmy, bo byłem czynnym nauczycielem, bez podręcznika, bo wchodziły nowe podręczniki i były w procesie zatwierdzania. Jak wygląda sytuacja w naszych szkołach? Odpowiadam. Żadna z naszych szkół nie zdecydowała się na
Tak jak pan redaktor powiedział, kontrowersyjny podręcznik profesora Roszkowskiego. Na tym etapie cztery szkoły oczekują i mają w planie wprowadzić do szkolnego zestawu podręczników podręcznik WSIP-u, wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, który czeka na zatwierdzenie. Wydawnictwo przekazało taką w zasadzie informację oficjalną, że ten podręcznik na dzień 1 września uzyska akredytację, no ale oczywiście czekamy, bo bez tej akredytacji i dopuszczenia ten podręcznik nie może być wpisany na listę szkolną. Trzy szkoły przynajmniej w pierwszym okresie czasu planują nauczanie tego przedmiotu w oparciu o materiały własne bądź o źródła ogólnie dostępne z internetu czy z innych pozycji, niekoniecznie zatwierdzonych przez ministerstwo, i taka możliwość istnieje. Ważne jest, aby nauczyciele tego przedmiotu realizowali podstawę programową, ponieważ to jest wymagane dokumentami ustawowymi, to jest obowiązek nauczyciela i myślę, że z tym sobie poradzimy. Także uważam, że ten temat z czasem się ustabilizuje. Jeszcze jedno pytanie, Małgorzata Iwańska, Radio Rzeszów. Czy są jakieś problemy z liczbą nauczycieli? Czy brakuje nauczycieli, żeby wypełnić wszystkie potrzeby, zwłaszcza w tym roku? Tak, żebyśmy mogli mówić o problemie, nie. Są oczywiście pewne luki. No, w tej chwili wyraźnie zaczyna być widać, że będzie problem przyszłościowy z nauczycielami matematyki. Tutaj rzeczywiście powoli pewne luki się robią, ale nie ma żadnej ze szkół, która nie miałaby obsady i obawiałaby się o realizację jakiegokolwiek przedmiotu. Proszę pamiętać, że jakby mamy za sobą wyż demograficzny. Teraz oczywiście nabór był zwiększony, ale generalnie uczniów ubywało, godzin dla nauczycieli automatycznie też, a więc była potrzeba redukowania bądź liczby etatów, bądź godzin dla nauczycieli. Więc teraz jest ten moment, kiedy to się w miarę ustabilizowało i można też radzić sobie godzinami ponadwymiarowymi, bo nauczyciel może takie godziny realizować. Także na dzień dzisiejszy nie mamy sygnałów, żeby była zagrożona realizacja jakiegokolwiek przedmiotu, chociaż tak jak powiedziałem, szczególnie w kontekście nauczycieli matematyki mówi się o tym, że jest ich coraz mniej na rynku i może to być problem. Czy liczba oddziałów w tym roku zwiększyła się w związku z tym, że właśnie tak zwane to półtora rocznika w tym roku wyszło ze szkół podstawowych, więc jak tutaj to wygląda? Czy ta liczba oddziałów w porównaniu do na przykład roku ubiegłego uległa zwiększeniu? Tak, oczywiście ona była już, znaczy się, to było tak, że generalnie szkoły dostały zgodę na rekrutację na poziomie zeszłorocznym, tym faktycznie wykonanym. To nam zapewniało prawie pokrycie, tak jak powiedziałem, wszystkiej całej liczby uczniów. W rzeczywistości zwiększyliśmy w trakcie już samego procesu naboru, jak zobaczyliśmy, jak wygląda sytuacja, o 2,5 oddziału jeszcze w trakcie rekrutacji i to pokryło zapotrzebowanie. Szkoły są w tej chwili tak na limicie, jeśli chodzi o bazę. Jakby już ciężko, trzeba byłoby wydłużać naukę w sposób znaczący, gdybyśmy musieli jeszcze utworzyć większą liczbę oddziałów. Jeszcze jedna kwestia. Państwo podawaliście sami informacje o tym, że pewne kierunki, głównie chyba chodzi o informatykę i tak dalej, że wiele osób było chętnych, tam prawie 5 osób na jedno miejsce. Tak. Czy nie jest to jakiś sygnał dla Państwa, żeby w przyszłości może jeden oddział dodać, czy dwa, skoro jest to tak wielu chętnych? Znaczy to oczywiście, że są to, znaczy te sygnały obserwujemy. Generalnie kwestia informatyków. Teraz się okazuje, że kierunek, który utworzyliśmy w tym roku po raz pierwszy, programisty, jeden oddział, okazuje się, że też miał bardzo dużą frekwencję, jeśli chodzi o chętnych, i to wyraźnie widać również po rozmowach z pracodawcami, że ten kierunek właśnie taki informatyczno-programistyczny będzie bardzo potrzebny. Będziemy to analizować, ale nie da się też utworzyć w szkole tylko takich oddziałów z różnych względów. Przede wszystkim baza, no bo to baza to są przedmioty zawodowe, które wymagają określonych pracowni i to by trzeba było radykalnie zmieniać bazę szkoły, to raz. Również kadry, no a poza tym umówmy się, też musimy zachowywać jakąś równowagę, która wynika w ogóle z istoty edukacji pomiędzy uczniami, którzy kończą liceum ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe, ale monitorujemy to i powiem tak, że właśnie wśród tych oddziałów, na które zdecydowaliśmy się o zwiększenie, to pół oddziału informatyka w trakcie już rekrutacji też powiększyliśmy. Chcemy, żeby w takich kierunkach dość trudnych, jak informatyk,
programista, robotyk, również próg punktowy, bo chętnych mogło być bardzo wielu, ale oczywiście im idziemy dalej, to punktacja tych uczniów jest niższa. Chcieliśmy też zachować określony poziom. Ja powiem, że w klasach informatycznych, w klasie programistów i w klasie robotyki poziom punktowy najniższy, najniżej przyjętego ucznia jest poziomem często nieco nawet jeszcze wyższym od dolnego progu też do liceum ogólnokształcącego. A więc tutaj też patrzymy na to, żeby poziom uczniów, którzy przychodzą, był dość wysoki, bo i program, i podstawa programowa w tych przedmiotach jest trudna w realizacji. Jeszcze zapytam o szkoły branżowe. Wiadomo, teraz jest taki nacisk na to szkolnictwo zawodowe. Nawet analizując oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy, widzimy, że są potrzebni w dużej mierze pracownicy fizyczni. Tak? Jak to teraz wygląda sytuacja właśnie w szkołach branżowych? Czy tych uczniów przybywa do szkół branżowych, czy ubywa, czy pewne kierunki w ogóle nie są, czy pewne oddziały w ogóle nie powstaną w tym roku? Znaczy, generalnie ten trend już jest od kilku lat. Szkoły branżowe jakby są wybierane, można powiedzieć, w ostatnim kroku, w ostatniej decyzji przez uczniów, nie mówię, że wszystkich, ale przez wielu, i mówimy tu o niektórych kierunkach, bo jeżeli chodzi na przykład o mechanika samochodowego, czy tam elektromechanika samochodowego, zawsze był pełny. Fryzjer był pełny, kucharz bodajże, ale są takie, tak jak powiedziałem, 78 miejsc wolnych, to są prawie 3 oddziały, a 2 na pewno, no 3. Więc to tych miejsc jest trochę. Proszę pamiętać, że również uczniowie, którzy kończą technikum, to są też również często ludzie, którzy będą pracować w produkcji. Dzisiaj kultura i poziom produkcji w zakładach na tyle się zmienił, że dobrze wykształcony technik jest również tym filarem produkcyjnym, bezpośrednio na produkcji. Także nie możemy jedynie powiedzieć, że tylko te stanowiska takie stricte robotnicze to są ci, którzy skończą szkołę branżową. Ale fakt, szkoła branżowa cieszy się najmniejszą popularnością i tak jak powiedziałem, z tych 109 miejsc 78 jest w szkołach branżowych wolnych. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę o ponowne zabranie głosu pana Stanisława Łączak. Jeszcze chciałbym Państwu przedstawić też bardzo ważny temat, jaki na pewno już Państwo obserwowaliście, jeżeli chodzi o ceny energii. Przypomnę, że w powiecie mieleckim funkcjonuje grupa zakupowa, która obejmuje wszystkie samorządy powiatu mieleckiego. Każdy samorząd, w skład samorządu to wszystkie jednostki organizacyjne wchodzą, nasz szpital też mielecki, nie mówiąc już o szkołach, ale też wiem, że jest też wiele stowarzyszeń, konkretnie chodzi o ochotnicze straże pożarne, które mają remizy i zużywają energię elektryczną i też jest to dla nich korzystne, że są w tej grupie zakupowej. I co chcę powiedzieć, w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że został otwarty przetarg na zakup energii elektrycznej. W tej chwili wartość energii, jaka rocznie, powiedzmy to jest tak średnio, była fakturowana, wynosiła 9 milionów dla całej grupy zakupowej, 9 milionów 484 tysiące złotych. Po otwarciu przetargów ten sam wolumen kosztuje w tej chwili 67 193 672 zł, a więc więcej o 57 709 tysięcy, to jest ponad 7-krotny wzrost. A dla zobrazowania powiem Państwu, że koszt zużycia energii roczny na tym budynku, w którym się znajdujemy, na Wyspiańskiego i na Sękowskiego, tylko te dwa budynki, to dotychczasowy koszt wynosił w granicach 280 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli to przemnożymy przez 7, Szanowni Państwo, to wychodzi 1 820 tysięcy złotych, a więc brakuje ponad 1,5 miliona, lub powiem więcej, trzeba będzie więcej wyłożyć pieniędzy o 1 500 000 ponad. I to dotyczy tylko tych dwóch budynków. A gdzie są jeszcze szkoły? A gdzie szpital? No, jest sytuacja, uważam, bardzo ciężka. Mamy się spotkać o 13.30 z samorządem, z wszystkimi samorządami powiatu mieleckiego, tak zwany konwent samorządu powiatu mieleckiego ma się zebrać i dyskutować, czy zatwierdzamy ten przetarg,
czy unieważniamy i organizujemy nowe w nadziei, że może będą niższe ceny. Póki co to raczej nadziei na niższe ceny nie ma, bo codziennie ta cena idzie do góry. I wiemy, że podobna jest sytuacja w innych częściach kraju. Tylko jedna firma PG złożyła ofertę, inny nie złożył oferty. No i stąd proszę nas zrozumieć, z jaką skalą problemu finansowego się zderzymy w nowym roku, bo ten przetarg obowiązuje do końca tego roku. Mamy tam 290 zł za megawatt. No to w tej chwili to ja bym pomnożył razy 7, to jest około 2000 będzie za megawatt od 1 stycznia. Mówię o tym, że to rzeczywiście będzie duży problem dla naszego samorządu powiatowego, ale też dla samorządów gminnych. Także zobaczymy. Jest wniosek Związku Przynajmniej Powiatów Polskich o to, żeby do rządu, żeby zrobić jakiś program osłonowy dla samorządów, dla szpitali. Też mowa jest tu głównie też o szpitalach, które przecież pracują nie dla zysku. Zresztą szkoły tak samo. Samorządy generalnie też nie pracują dla zysku, tylko dla obsługi ludności. Żeby był jakiś program dodatkowo osłaniający te wysokie koszty, który pozwalałby na pokryć te koszty z jakichś dodatkowych środków z rządu. To tyle, jeśli chodzi o sprawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o COVID-a, ponieważ widzimy, że teraz w szpitalach, coraz więcej pojawia się tych przypadków COVID-owych. Jak jest w Mieleckim Szpitalu? Zbyszek, ty masz pewnie większą wiedzę. Tych przypadków jest więcej, ale no nie możemy tej skali porównywać do tego, co było w poprzednich falach COVID-owych. Ale proszę pani. Witam Państwa. U nas akurat w szpitalu to chyba było trochę odwrotnie, bo na dzień dzisiejszy było 15 pacjentów covidowych, 14 na oddziale zakaźnym i jeden na oddziale SOR. Mieliśmy już 23-24. Póki co ta liczba spada, oby tak dalej było. A jeśli chodzi o odwiedziny, o takie rzeczy, to cały czas jest tak, jak było do tej pory, tak? Odwiedziny, nic się nie zmieniło. Oczywiście poza tym oddziałem zakaźnym, który jest ta część covidowa wydzielona, tak jak było do tej pory, po określonych procedurach, które tam szpital wyraźnie zaznaczył, można odwiedzać pacjentów. Ja mam pytanie odnośnie szpitala. Jaki jest na dzień dzisiejszy, może na koniec jakiegoś tam miesiąca w tym roku stan finansowy szpitala, czy ile wynosi zadłużenie, czy przychód? Zadłużenie jest oczywiście płynne, bo się zwiększa, zmniejsza. Myśmy udzielili, tak jak powiedziałem, na koniec lipca pożyczki szpitalowej w wysokości 4 900 000. To pozwoliło im trochę złapać oddechu, pokryć najpilniejsze zobowiązania. Na pewno to są takie raty do ZUS-u rozłożone, ale i pewnie na zakup medykamentów. Więc na ten moment jakoś sobie radzą, ale wiemy, że za 2-3 miesiące, bo każdy miesiąc przyniesie deficyt w wysokości kilku milionów, to naprawdę tej kasy będzie ubywało. W ogóle zadłużenie szpitala to w tej chwili wynosi ponad 40 milionów złotych. Z tego takie wymagane, to z tego wiem, to jest około 8 milionów złotych. Czyli takie, których termin już powinien, znaczy minął na pewno i trzeba je uregulować, te wszystkie zobowiązania. Liczymy jednak, że rozmowy, szczególnie w Związku Powiatów Polskich, pracodawców szpitali powiatowych przyniosą jakiś pozytywny rezultat i dodatkowe środki rząd wyasygnuje, żeby wspomóc szpitale w zakresie pokrycia tych kosztów związanych z inflacją. Czyli nie tylko pokryć w 100% kwoty tych podwyżek, ale równocześnie pokryć te koszty pozostałe funkcjonowania szpitala. To jeszcze mam pytanie odnośnie poradni specjalistycznych, bo no, dochodzą do nas głosy, sygnały. Zresztą no, ciągle jest problem aktualny. Przykładowo poradnia urologiczna, gdzie trzeba czekać prawie, mamy informację, prawie rok czasu, żeby się zapisać. W poprzednich latach ta poradnia funkcjonowała kilka dni w tygodniu, po kilka godzin. Teraz z informacji, które mam, nie wiem czy na 100% pewnych, ale pracuje tylko w środę przez 5 godzin.
dziennie, czyli 5 godzin tygodniowo i kolejki tworzą się bardzo, bardzo duże. Czy tutaj w tej kwestii może jakieś działania, jakieś rozmowy, bo sytuacja będzie się tylko pogarszać? Będziemy starali się wymóc na dyrekcji szpitala, żeby wzmocnić ten pion ambulatoryjny, przychodni, specjalistycznych, żeby zwiększyć częstotliwość. Mamy w tej chwili tam problemy lokalowe, ale może się nam uda trochę poprzemieszczać, szczególnie tych dzierżawców, żeby tych miejsc było więcej. Chcemy uruchomić też dodatkowe, bardzo ważne przychodnie, szczególnie pod kątem onkologii, ale też te, które Pan wspomniał, bardzo potrzebne, żeby te kolejki skrócić, więc jest tu temat i takie będzie miał zadanie dyrektor, żeby w ciągu najbliższego półrocza znacznie te kolejki skrócić i żeby ta dostępność do tych usług była zdecydowanie większa. Więc poprzez wydłużenie godzin to się wiąże też z kadrą, bo fajnie, nie ma limitów w tej chwili w tych przychodniach specjalistycznych, ale jak się ma, strzelam, 4 lekarzy, to ci lekarze mają swoją jakąś przepustowość, mają też swoje obowiązki na oddziałach szpitalnych. Dlatego też czynimy starania o pozyskanie z Ukrainy lekarzy, którzy by wzmocnili tutaj naszą kadrę i też w przyszłości pozwolili też na to, żeby ci mogli się ewentualnie poświęcić w większym stopniu na przyjmowanie w tych przychodniach specjalistycznych. No właśnie, to w nawiązaniu do specjalistów z Ukrainy, już początkiem tej fali uchodźców, która była, już właśnie dyrektor szpitala wspominał, że już rozmowy trwają, minęło kilka miesięcy. Czy są jakieś konkrety? Z tego co wiem, nie umiem powiedzieć ile to jest, ale według mojej wiedzy co najmniej 3 lekarzy w tym okresie ostatnim, mam na myśli rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, wojny, to co najmniej 3 jest już zatrudnionych, to dobrych specjalistów. Oczywiście liczymy też na kolejnych. Nie ukrywam, że mamy konkurencję, bo mieliśmy fajnych lekarzy. No, odeszli do prywatnych placówek, bo właśnie tam były bardziej konkurencyjne płace. Czy wiemy, co to są za specjaliści, ta trójka tych lekarzy? Znaczy, z tego co wiem, to jeden to jest specjalista chirurg, taki naczyniowy, ale nie tylko, bo i robi też operacje na sercu związane z naczyniami. Na pewno jest to osoba taka, która dyżuruje u nas na oddziale szpitalno-ratunkowym. Już nie pamiętam tej trzeciej osoby. Też jest chirurgiem. Też chirurg. Pani chirurg. Tam praktycznie 3 miesiące trwały te jakby wszystkie procedury, które ministerstwo musiało wydać pozwolenie. Dostała ta pani pozwolenie. Jednocześnie tam jest warunek, że do pół roku musi pracować jakby pod nadzorem osoby ze stopniem doktora, żeby po prostu tutaj bardziej mogła się wdrożyć te nasze procedury. W ogóle trzeba wspomnieć, że sygnałów, że są chętni lekarze z Ukrainy, mamy bardzo wiele. Pewnie by tak zliczył, to z 10 by taki ofert zebrał. Tylko oni w tej chwili mają duży problem, żeby się z tej Ukrainy wydostać. Nie jest to takie proste, mają obostrzenia. Oni też tam przecież przyjmują tych wszystkich rannych, operują i Ukrainie też potrzeba tych fachowców. Ale oni bardzo chętnie, ze względu pewnie na tą traumę, którą przeżywają i tą rzeź, z którą się spotykają po tych wszystkich rannych, jakich są zwożeni, bo takie sygnały docierają. Po prostu już by chcieli psychicznie odetchnąć i gdzieś indziej, żeby móc ten zawód lekarza spełniać, ale nie tam w tych warunkach frontowych. I mamy wiele takich sygnałów właśnie, że co by tu zrobić, żeby się tu do Polski dostać. I nawet do naszego szpitala też mamy tu różne kontakty prywatne, półprywatne, różnych organizacji, które nam sugerują, spróbujcie pomóc, jakieś zaproszenie, coś, jakaś konferencja, może by się udało. To są wysokie klasy specjaliści. A ja zapytam jeszcze o pielęgniarki. Czy są pielęgniarki zatrudniane z Ukrainy, bo kobiet tutaj więcej dociera i czy już ruszyły podwyżki dla pielęgniarek, czy na razie są zbierane pieniądze na nie? Jeżeli chodzi o pielęgniarki z Ukrainy, to póki co myśmy jeszcze nie mieli tutaj w przypadku zatrudnienia akurat pielęgniarki z Ukrainy, chociaż Pewnie też to jest kwestia czasu, kiedy będziemy mieli jakieś siłą rzeczy, potrzeba nam lekarzy, więc my się koncentrujemy i jakby szukamy możliwości, rozpytujemy na temat lekarzy. Natomiast no, z pielęgniarkami może jest troszeczkę mniejszy problem. W związku z tym jakby nie szukamy tutaj możliwości pozyskania Ukrainek do pracy jako pielęgniarki.
Natomiast jeśli chodzi o skalę podwyżek, to powiem Państwu, że w tej chwili jeszcze trwają, z tego co wiem, rozmowy w szpitalu, kalkulacje, jak to zrobić, żeby było wszystko ok, bo jest kwestia, czy podwyższać dla na przykład pielęgniarek dyplomowanych, mających wyższe studia i dla tych pozostałych na tym samym poziomie, chociaż zgodnie jakby z tą ustawą, te panie, które mają wyższe, to wykształcenie wyższe, powinny ewentualnie znacznie więcej zarabiać. No jest to taka dysproporcja. No, tu są wielkie kontrowersje, bo często jest tak, że ta teoretycznie mniej wykwalifikowana pielęgniarka jest w stanie zrobić wszystko, natomiast ta niby wykwalifikowana, no ona się dopiero uczy i ta jej praktyczna wiedza jest no, dużo mniejsza. Odwrotnie, ta niekwalifikowana pielęgniarka jakby prowadzi za rękę tą wykwalifikowaną praktykę, żeby ona nie popełniała jakiegoś błędu, bo wie jak się zachować, no ma tą praktykę, wiedzę taką praktyczną. Tak jak mówię, nie chcę tu przekłamać i powiedzieć Państwu, czy w pełnej wysokości. Na ten moment powiedział tak, że zbliżamy się do jeżeli chodzi o te kwoty, do tego, żeby te podwyżki były zgodnie z ustawą. Bo tak jak powiedziałem, my też jako szpital, to nie jest tak, że tylko czekamy na mannę z nieba, z ministerstwa na pieniądze, też robimy swoje działania, które racjonalizują koszty. Mam tu na myśli umowy zlecenia tam, gdzie się da ich pozbyć. I druga rzecz, też robimy wszystko, żeby nasze przychody były wyższe. Mamy już komórkę specjalną, która zmienia sposób tam kodowania, robi korekty i to przynosi też nam dochód, ale mówię, przy tej skali tych pozostałych kosztów, mówię, o ile byśmy jeszcze w jakiś sposób spróbowali opanować te podwyżki ustawowe, to no nie poradzili sobie już szpital z tymi pozostałymi kosztami. To, no nie ma takiej możliwości. Panie starosto, temat z ostatnich dni, to znaczy zablokowanie, zamknięcie właściwie drogi powiatowej w Zgórzku. Mieszkańcy są właściwie no, zbulwersowani faktem, że jakby no, nie ma planu, co z tą drogą zrobić, natomiast zamykamy po prostu drogę, odcinając, jakby utrudniając taką codzienną komunikację wielu mieszkańcom. Jaki jest plan w takim razie na rozwiązanie tego problemu, żeby tą drogę w jakiejś perspektywie czasu możliwie przywrócić do użytkowania? Uważam, że plan jest i to bardzo pilny, żeby w trybie nadzwyczajnym, bo mamy już dokumentację, no, w ostatnich dniach ta dokumentacja nadarła, oczywiście Wody Polskie mają tam swoje uwarunkowania, ale jak się dowiedziałem, że to jest temat nadzwyczajny, że była kontrola i nakaz powiatowego inspektora nadzoru, tak, jak to powiem, od ręki nam pewne dokumenty zaopiniował i w tej chwili będziemy w trybie nadzwyczajnym, pilnym szukać środków na wykonanie umocnienia tam tego obrzeża drogi, która praktycznie biegnie w pobliżu potoku Skórskiego. I plan mamy taki, żeby do końca roku ambitny to usuwisko zlikwidować i zrobić nową drogę w tym miejscu, wzmacniając i zabezpieczając osuwanie. Tak zgodnie z projektem na ten moment, tu pan Zbigniew ma jeszcze wiedzę dodatkową na temat zabezpieczenia samego w tym momencie przejściowego. No tak, musieliśmy na skutek ekspertyzy powiatowej, inspektor nadzoru budowlanego zamknął tę drogę, musieliśmy to zrobić od 22. Tutaj nie ukrywamy, że tu głównie przyczyniły się samochody ciężkie, tiry, mimo znaków zakazu, które były postawione, jeździły, tutaj nie można było tego jakoś wyegzekwować. I teraz myśmy składali już wcześniej wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie dokumentacji, nie otrzymaliśmy, teraz czekamy na sygnał, kiedy będzie następny nabór, to jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody, będziemy składać wniosek, tak, my szacujemy w tej chwili na 2 miliony złotych, zobaczymy jak, bo jesteśmy już na ostatnim etapie, jakby za kilka dni ta dokumentacja będzie już przygotowana, będziemy wiedzieć, jeśli nie, to będziemy musieli zabezpieczać z własnych środków. Przypominam też, że mamy osuwisko, mamy też miejscowości Podole. Tam jest koszt około 3 milionów. Występowaliśmy też o dofinansowanie, dostaliśmy 700 tysięcy złotych. Nie można było tego rozłożyć na raty, więc na razie z tego rezygnujemy, będziemy jeszcze raz występować. I ostatnia, sprzed kilku dni też w miejscowości Dulcza nad potoku Jamnica. Dulcza Wielka. Na potoku Jamnica też tam zaczyna niebezpiecznie ten potok podchodzić.
pod tutaj brzeg jezdni. Nie ukrywamy, że można by było przesunąć trochę jakby bieg tego potoku, tam jest taki ostry zakręt akurat w tym miejscu. Niemniej jednak tutaj są jeszcze, zostają sprawy własnościowe nieuregulowane. Właściciele są najważniejszej tej działki, największej są za granicą i trudności będą, żeby tutaj jakieś przesunąć to. Trzeba będzie po prostu wzmocnić ten brzeg, ale to już teraz w tej chwili jest decyzja po stronie Wód Polskich. My prowadzimy intensywne rozmowy z nimi, żeby to przyspieszyć, bo oddamy niedługo drogę do użytku, żeby nie okazało się, że za miesiąc, dwa czy za pół roku trzeba będzie remontować, bo zostanie podmyta. Ta perspektywa do końca roku, ambitny plan, pan starosta powiedział. Co na wypadek, gdyby tych pieniędzy nie udało się pozyskać? Czy ta droga jest takie zagrożenie, że w dłuższej perspektywie będzie zamknięta? Czy wtedy, jeżeli na wypadek braku środków zewnętrznych, będzie decyzja o realizacji środków własnych? Ja myślę tak, że wyjściem z tej sytuacji jest rezygnacja z niektórych zadań, które mamy w planie budżetu, też drogowych, a przesunięcie środki tam, no, gdzie jest taka pilna potrzeba. Ta droga jest bardzo ważna nie tylko dla mieszkańców z Górska, czyli gminy Radomyśl Wielki, ale też praktycznie całych Wadowic. To jest bardzo dobry skrót tutaj w kierunku Radomyśla, a potem do dwóch węzłów autostradowych, albo do Tarnowa, albo w kierunku Rzeszowa, Krosna, Bieszczad, w Dębicy. Jeździ tu, mogę powiedzieć, pół powiatu, ale nie tylko, bo wiem, że też jeżdżą z powiatu Dąbrowa Tarnowska, z gminy Szczucin, szczególnie Radgoszcz, ale bardziej Szczucin, Radgoszcz, to mam tu inne możliwości. Także ta droga, w ogóle drogi położone powiatowe, położone na terenie Radomyśla, takie są drogami tranzytowymi. Naprawdę wierzcie mi, tam jest taki ruch, że tutaj na innych drogach no to ciężko spotkać samochód, nie dla którego ciekawa, a tam jest samochód za samochodem. To skoro jesteśmy przy drogach, plan na ten rok to była budowa dwóch rond w samym mieście Mielcu przy ulicy Sienkiewicza. Dwóch takich niewielkich mini rond, nazwijmy to. Mamy właściwie no, drugą połowę roku. Jak tutaj temat wygląda? Czy te inwestycje będą realizowane? Jaki jest plan, harmonogram? Jeżeli chodzi o te dwa ronda, sytuacja się troszeczkę zmieniła. Jeżeli chodzi o to rondo na skrzyżowaniu koło Warki, to jest ulica Ducha Świętego Sienkiewicza i Drzewieckiego. Tak, to po wprowadzeniu tam jakby regulacji strumienia tych pojazdów, więc takich rozgraniczających elementów gumowych, sytuacja się uspokoiła, zmniejszyła się liczba wypadków. Nie ma jakby w tej chwili nacisku, żeby tam coś robić. I nie ukrywam, że między innymi mówiąc o jakichś oszczędnościach, to miałem na myśli, że jednak ta sytuacja, gdzie jest droga zablokowana, i te osuwiska, przede wszystkim to w Zgórsku, gdzie już nikt tam praktycznie nie może się poruszać, żeby te środki przesunąć, a w przyszłym roku też przystąpić ewentualnie do robienia tych rond, ale tam chcemy nie jako sami, też mieć partnerów, jeżeli chodzi o ronda na Sienkiewicza, firmy, które z tego korzystają, oczywiście samorząd miasta, no bo to nie tylko służy powiatowi, ale głównie no, tym innym, tak jak powiedziałem, mieszkańcom miastu i ewentualnie firmu, które korzystają z tego. Z tym, że z tego co ja pamiętam, to ten pomysł budowy, ta inicjatywa i zapis w budżecie tegorocznym budowy tych rond pojawił się już po tym, jak zmiana regulacji ruchu tam nastąpiła. Więc temat teoretycznie jakby wciąż jest aktualny. W takim razie w tym kontekście właśnie czy były jakieś rozmowy prowadzone chociażby z inwestorem, który w niedawnym czasie uruchomił tam swoją inwestycję, czy właśnie z samorządem miejskim, czy jakieś rozmowy w tej kwestii są? Były rozmowy na początku roku nawet i z samorządem miasta, i z firmą na przykład Aldi, która tam budowała supermarket, żeby dofinansowali to pierwsze rondo. Tutaj, jeżeli chodzi o to drugie rondo, no to tutaj przede wszystkim miasto Mielec deklaruje, że jak najbardziej tu nie widzę problemu, żeby nie dofinansowali, ale też tam jakiś deweloper też byśmy chcieli, żeby pieniążki jakieś wyłożył. Także jesteśmy otwarci, no ale w tej sytuacji według mnie to ta inwestycja musi poczekać. Chyba że jakby się taki scenariusz pojawił optymistyczny, że uda się z jakiejś rezerwy jeszcze gdzieś z zewnątrz uzyskać środki, no to tak, bo to nie są duże inwestycje, tam praktycznie można tanim kosztem wykonać te dwa ronda, bo jest bardzo szeroki obszar tych skrzyżowań, gdzie spokojnie tam tylko lekko modyfikując przebieg chodników, można te dwa ronda umieścić
a jezdnia już jest umocniona. Nie będziemy robić tam w środku jakichś wielkich rewolucji, tylko jakieś takie okrągłe elementy umieszczone, żeby był ruch wokoło i tanim kosztem uważam możemy te dwa ronda zrobić. Co nie zmienia faktu, że jakby planową inwestycję przekładamy na rok 2023? Znaczy to jeżeli nie zdobędziemy, mówię przy wariancie optymistycznym, jeszcze jakiegoś źródła z jakiejś rezerwy tutaj, to będziemy musieli tam zrobić ze swoich i wtedy poświęcimy te środki. Okej. Kolejne pytanie, można powiedzieć proceduralne. Na poprzedniej, jeżeli dobrze pamiętam, czerwcowej sesji padł wniosek formalny dotyczący odwołania zarządu. Jakie są losy tego wniosku? Czy pamiętam, że była kwestia taka, że radcy prawni starostwa mieli rozstrzygać, jakby czy ten wniosek jest prawidłowo pod względem formalnym złożony? Jakie są dalsze losy tego wniosku? Ten wniosek jest procedowany na forum rady. Dzisiaj akurat była komisja rewizyjna Rady Powiatu i zajmowała się tym wnioskiem i ten wniosek trafi pod obrady na najbliższą sesję Rady Powiatu 2 września. Okej, dobra. Ostatnie pytanie już tak troszeczkę luźniej. Tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się w Wadowicach Górnych. Pytanie, trafiają też do nas takie informacje, że dlaczego ta impreza, która jakby była takim podsumowaniem wydarzeń dożynkowych w całym powiecie, odbywała się właśnie jakby w stolicy powiatu mieleckiego w mieście Mielcu. Czy były jakieś próby, pomysły zlokalizowania tego wydarzenia w Mielcu, natomiast w innej lokalizacji, bo wiemy, że tereny przy ulicy Rzecznej, tam były różne kwestie własnościowe i ciężko było to pogodzić. Czy były jakieś pomysły, inicjatywy, żeby zrobić to w Mielcu, natomiast w innych miejscach? Na ten moment oczywiście widzimy takie miejsce. Są tereny tam, gdzie są w Niemielca, gdzieś zaraz koło stadionu, tam z tyłu. Myślę, że tak, tylko że zawsze dożynką towarzyszy obrzęd religijny, czyli msza, poświęcenie tych wieńcy, poświęcenie plonów. No, byłby tu problem, bo no, trzeba by korowód jakiś przemarsz, no trochę byłoby związane to z blokadą miasta, robić też tam na miejscu polowy jakiś ołtarz. Zdecydowaliśmy się, że może wyprowadzimy te dożynki poza powiat tytułem eksperymentu, ale też no, są takie głosy, trudno powiedzieć, że nie są nieprawdziwe, czy nie mają racji, że jest to święto mimo wszystko wsi, mieszkańców wsi. Więc, to tak jakby oni musieli, żeby poświętować, gdzieś w gości wyjechać. No, powinno być to, też takie są głosy, tam gdzie ten chleb się produkuje, gdzie te zboża są zasiewane, potem zbierane, czyli na wsi, no, z całym szacunkiem dla Mielca, ale tu wielkiego rolnictwa raczej nie ma. Natomiast my bardzo chętnie, co w tej chwili bym chciał uczynić, zaprosimy mieszkańców Mielca, żeby przyjechali, właśnie wyjechali poza miasto, odwiedzili trochę teren pozamiejski, w tym przypadku będą to Wadowice Górne, koło szkoły podstawowej, dobry teren. Myślę, że można będzie tam fajnie czas spędzić, atrakcja Gwiazda Wieczoru Wrotanki. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Mielca, ale nie tylko, całego powiatu, wszystkich gości. Jeśli dobrze rozumiem, to nawet nie tyle w formie eksperymentu, bo przyszłe roczne dożynki powiatowe również już swoją lokalizację. Znaczy, mamy już jakby samorząd, który już jakby dobija się, że on chce być następny, mam na myśli gminę Padew, jakby z drugiej strony powiatu. Natomiast zobaczymy, jak się te udadzą. Jeżeli będą takie głosy, teraz czy szanowny zarządzie, dajcie sobie spokój, tu w Mielcu będzie najlepiej. No to wtedy zobaczymy. No to oczywiście powrócimy, ale to będzie pomysł albo właśnie wykorzystania tych terenów zastanionych w Mielcu, albo wrócić jeszcze, no nie wiem, do Gryfu. Chociaż wiemy, jaka tam była sytuacja, jaki tam teren jest trudny, jak popada, to jest ciężko, bo jak jest taka aura jak w tym roku, gdzie jest susza, no to znakomite tereny są. Ja dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, wyczerpaliście swoją amunicję. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję Państwu. Dziękujemy za przybycie, za liczne pytania i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Dziękujemy. Dziękujemy.